Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Jaki kłam? Gdzie? Spory. Dzień dobry. Hejka, hejka! Witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja się trochę umalowałam z samego rana, żeby nie straszyć pacjentom. Wasz człowiek bez brwi wygląda, człowiek pocisk. Kawę mamy gotową i szukamy aktualnie karmy dla psiuszy. Tak, bo mamy końcówkę, a właściwie to chodź, damy Ci jeść. Damy jeść? Tak, bo Alicja wsuwa tak karmę. Patrzcie, bierzemy takie. Takie duże. Szklony pies je. Alicja ma się przy niej dobrze, bo dostanie jeszcze gratis. Bo ostatnio przehulałam i kupiłam ją za późno i musieliśmy sztukować Alicie jakąś inną karmę. A że to są 15 kg worki, to będziemy musieli poszukać może jakiegoś kodu rabatowego albo czegoś. Wego, wego, wego. Ładna mam piżamkę. Krzysiu wybierał pisana piżamkę. Tak, Krzysiu wybierał. Marta chciała wziąć sobie mniejszą, aby nie weź sobie dużą, bo w dużej się fajnie śpi. No i widzicie, tak wygląda to wszystko, że facet nie potrzebuje koronek i cudów. Jak założyłam koronkową piżamkę, to co powiedziałeś, kochanie? Nie wiem. Że wyglądam, jakbym miała zarost na klacie. A, no tak, te z zarostem, no te zarosty są śmieszne. Tak. To Marta znalazła taką stronę, gdzie można sobie jakieś kupony rabatowe. No dobra, to żeby sobie kupić tą karmę, to wejdziemy na Picodio. Ostatnio ogarnęłam stronę, gdzie są wszystkie kody rabatowe, wiecie, w jednym miejscu, że tam sobie przeglądacie i są i do elektroniki, i na zakupy, i buty, i ubrania, i absolutnie wszystko, wszystko co byście tam chcieli. Ale że my teraz jesteśmy na etapie szukania karmy, żeby kupić. A zamawiamy zazwyczaj z Zooplus i z tego co widzę jest tutaj również ten sklep, to sobie wejdziemy z kodem rabatowym. O, i mamy tutaj odkryj kod, od razu sobie go kopiujemy, kod został skopiowany i potem przekładamy to już do sklepu internetowego, gdzie też mamy bezpośrednie przejście z Picodio. Zamówioną i idziemy robić test. Patrzcie czego. Mamy nowy odkurzacz, Mami Bot. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał, ale to zobaczymy na kanale Enjoyment. Także tam wpadajcie, postaramy się film wrzucić jak najszybciej się da. I ja za każdym razem jak mnie dzisiaj będziecie, w tym vlogu będziecie widzieć, to będę miała inny makijaż i inną fryzurę mam wrażenie, bo na razie użyłam suchego szamponu. Nie było czasu. Zresztą to będzie taki dłuższy vlog z kilku dni, więc co? No my lecimy, bo czas nam ucieknie. Dziś mało czasu, tyle rzeczy. Co tam robisz, Martuś? Obiad! Ale to strasznie złapie. Kurde, mały. Ja dzisiaj będę montował nóżki. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Dokupiliśmy sobie taki sprzęt w Ikei, dzięki któremu ma się nam sama wysuwać tam ta szuflada. Mamy dość sporo takiej roboty, wiecie, diabeł tkwi w szczegółach i najgorzej jest taka drobna wykończeniówka i spisaliśmy sobie wszystko na kartce i będziemy to sukcesywnie robić. Mam nadzieję, że nam się uda. Krzysiu zaczyna od, no tego akurat nie napisaliśmy na kartce, ale na pewno dopiszemy, żeby... Dobrze, muszę skreślić. Dobrze. Dopiszemy, montujemy wyższe nóżki,
żeby odkurzacz mógł wjeżdżać pod sofę i bez problemu pod nią odkurzać, przez co zrobi się czyściej. I podnieśliśmy na nóżkach sofę. Patrzcie, jak jest czadowo, teraz wszystko tam wjedzie, będę sobie mogła podkurzać i tak dalej, tylko muszę zmienić to białe z tej strony, jakoś obić to na swojej maszynie. Zobaczę, jak mi to wyjdzie, mam nadzieję, że w miarę spoko. No, ale skoro to już mamy zrobione, to mój mąż, czym się mój mąż zajmuje? Będzie montował automatyczne wysuwanie kosza. Czadowo. Odbijaczki. Które niby mają, wiesz, to, że dociśniesz troszeczkę, daje ci tyle możliwości do ciśnięcia, żeby uruchomić to, żeby ci to odbiło. Jestem ciekaw, jak to będzie działać, czy to będzie fajne. Myśmy to widzieli gdzieś, czy to jest fajne? No, w BRW chyba. Ja też. Strasznie to drogie. No, 400 jakoś około, 300, no. 300 coś, no około 400. Takie główienko. To takie główienko i to jest elektryczne, no ale jak się ma brudne ręce, wiecie, jak się gary umyło, to bez problemu można sobie tylko nogą kliknąć i nam sama ta szuflada wyjeżdża, więc... 76 na pół? 38. 38 to jest środek. Co to za część? Co? Do czego? Co? No co to? Co to jest? To jest taki gadżet, który tam mamy zamontować z tyłu, tak? W tej pozycji. I później nasuwa się to tutaj. No nie? I tak to zostawiasz. I później no. Dociskasz to szufladą. No. Do momentu ma wejść tyle, ile ci szuflada dopycha. A my? To jest. Wtedy jak to tak zostawimy już wciśnięte, to wyciągamy szufladę znowu, dwie śrubki, ściągamy to i powinno działać. Co ty zrobiłeś? Źle zrobiłem. Założone. To do góry. To do prądu. Rozdzielnik, bo właśnie nie wiem, dlaczego to nie jest podwójne gniazdko. Też debilne to było, że tu nie jest założone podwójne. Jak to ma nie wiedzieć? A nie ma tam jakiegoś przycisku jeszcze? Spróbuj, czy działa. Jak to ma działać? Chyba zepsute. Ale jak to ma działać niby? Przytrzymaj to tam do końca. I docisz. Ale się wystraszyło! Okej, chyba działa. Mam nadzieję, że to jest dobrze założone, bo się popłacze. Ale no przecież koń, przeżywaj. Popłacze. Zajebiste! No przecież to jest zajebiste! A czy jeszcze nie używaliśmy tego, jak faktycznie tak. Potrzebowaliśmy? Tak. Tobie to się otwiera. Ja to montowałem i się nie otwiera. Ja nie widzisz, bo to ja tego. Już mnie kolano boli. Gówno! A kolano go boli! Boże, jakie to jest biedne! No kolano go boli, no! To ty otwórz, pokaż mi, że się otworzy. Co tam, Misio? Jak ci idzie? Co ja chcę zrobić? Usprzątnąć salon i włączyć odkurzacz. Biorę się za lampę w tym. Misio, ja muszę mieć to gdzieś, więc przeżyjecie ten kawałek. Drugi dzień. Krzyś zrobił obiad. Drugi dzień robił obiad? Znaczy w drugi dzień Krzysiu robił obiad. Ale bałagan.
chciałam pokazać, to obiecane firanki, ponieważ się dorobiłam prawie, że... Patrzcie, jaka zmiana. Patrzcie, jak to wygląda. Tak mój mąż zademonstruje. Pięknie docięła, bo one były bardzo długie. I od razu taka zmiana. Powiem wam, że firany robią taką robotę w domu, tak zmieniają cały efekt, że to jest po prostu szok. Jestem zakochana. I druga rzecz, która z całego... Z pompą lecimy. To doszły nam... Co, kochanie? Doszły nam krzesła. Mam nadzieję, że są takie same jak tamte. Tak, bo takie zamawialiśmy. Czekajcie, bo ostrości nie łapię w ogóle. Ja muszę iść po nożyk. Tak, dorosłam do myśli, że po nie wiem jakim czasie, ale chyba z roku, że w sumie dobrze by było kupić, skoro mam dwa takie krzesła, to dokupimy jeszcze dwa z tej samej aukcji. Bardzo często pytaliście, ja kupiłam je na Allegro i jedno kosztuje 94 zł. I będą wyglądać tak. Póki Marty nie ma, to ja wam pokażę. Sam wyjesz. My mam galę, także dlatego jest taki tutaj bałagan generalnie, ale mistrzostwo świata. I nam na początku mówili, że po co wam to, po co montować coś, co automatycznie otwiera nam kosz. Otóż jest to rewelacyjny gadżet i powiem wam, że jakby u nas mogło zabraknąć gadżetów. No jest to przyjemne. Jest to fajne, też tego korzystam. Tak. Tak, nie zapomnę, że to już mamy. Dobra, ja idę otwierać krzesło. Otwieraj, Markus, bo nam się ciemno zrobi. Dobra, lecę, biegnę. Szukaj krzeseł! Szukaj krzeseł, zaraz mogę ci krzesło, szukaj! Nie, bo mnie! Patrz, ani to tu. Co my tu mamy? Ale patrz, ja jestem mniej ciekawa niż te krzesła. Naprawdę, poważnie. Zobacz, szukaj, patrz! Zobacz! A myślałam, że mi wysłali 4 krzesła, a nie... Ale to są nowe, czy też z outletu? Nowe. Aha. I wiesz co najlepsze jest to... Nie, bo myśmy kupowali za 119,2, czy jedno? Jedno chyba. No, a te no, z outletu za 119,2. No. Znaczy jedno. Za 119,1, a teraz kupiłam nie z outletu, za 94 jedno. Ale to już lata temu. No tak, bo jest sporo. Ale jak powiem ci, że jak na te lata, co mają te, no to porównaj. Nie ma różnicy moim zdaniem. Może ten jest bardziej wyślizgany. No tutaj jest... Naoliwiony. Naoliwiony jest. No. Piątka. Nie trafia, ale dasz. Piątka. Ale to tak. Ale traf. Nie rób wstydu. Siak. Piątka. Piątka! Tak! Dobry wiec! Patyczki na papaja, kochanie. Jak takimi się nauczysz, to już wszystko będziesz umiał. Damy radę to dzisiaj poskładać? Co? No krzesło! A co składamy? Nie wiem, kochanie. Znaczy aktualnie ty składasz, ja trzymam kamerę. Nie no, sorry, zaraz mu pomogę, to żeby nie było tak, że tylko mój mąż robi, a ja bimbam. Martusia mi bardzo dużo pomaga, jest świetną pomocnicą. Dobrze, Martuś? Wiadomo. Dobrze, że skręcamy. Mamy tylko dwa krzesła, bo jakby było 6, to nie miałabym co jeść. Mamy to i nawet aż tak mocno nie zmieszka. Jak ci się, kochanie, podoba? Ja jestem mega zadowolony, fajnie. Czadowa. Mega domowo, już można kogoś zaprosić na obiad. Tak. Strasznie mnie drapie. Trzeba filce podłożyć. Kupiłem krzesła, a jak mąż nie wiedział. A nie, na tym mi się lepiej siedzi niż na tamtych. Tak? One są fajne, te krzesła. No, jako do dłuższego siedzenia lipa, że nie ma górnych pleców, wiesz, podparcia, ale one są bardzo wygodne, takie siodełkowe tutaj na nogach. Przyjemnie się siedzi. I tak będzie fajnie, ten. Fajnie będzie.
taką jedną piękną sofę, którą sobie opatrzyłam tutaj i daję wam ją tutaj w zdjęciu. Jeżeli ktoś ma taką sofę, ona się nazywa Laura, jest z Allegro, za 1000 zł chyba, to wyślijcie mi zdjęcie na Instagramie, Facebooku, gdziekolwiek. Spójrzcie się, ja mam taką sofę i udowodnijcie mojemu mężowi, że jest super. Zgadnijcie, co będę znowu robić. O, no. To jest podpowiedź. Alita, nie zdrowaj. Będziemy karmić psiusza. Psiusza Lindy. Słuchaj, idę do tego worka kiedyś. Wiem, że nie powinnam dawać Daleniowi tej samej karmi. Ale Dalia czuje się obrażona, urażona i się na mnie po prostu smuci, bo Alita dostaje inną karmę niż ona, więc muszę jej trochę podsypać. Muszę jej podsypać trochę karmy Ality, żeby dostała to samo co ona, bo wtedy one są złe, jak każda dostaje coś innego. Ale no, ale czemu mnie ryjesz się tym beretem, ty? Ale nie ryj się beretem. Jest! Dobrze! Co? Przywiało mnie. Pasuj z tobą. Ja mam profil. No, jak jesteś taki twardy, to powiedz mi to prosto profil. Prosto profil. To idziemy? Jest. Co będziemy robić? Zdjęcia. Jakie? Samochody. Jakie? Na życie. Co do samochodu, to oczekujcie filmu na kanale głównym, bo będzie coś mega, mega dla was i pomożecie nam. Pierwszy raz na polskim YouTube coś takiego będzie i mamy nadzieję, że będziecie z nami w mega giga turbo frekwencji. Od razu się świeci. To jest mega fajne. Mam tutaj test, bo będziemy testować jedną mowa rzecz. I specjalnie daliśmy, żeby zaschnęła nam kawa. Tak, bo będziemy testować. To był sok, ale Alita go zjadła. Tak, czyli sok. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy potrzebny nam robot, skoro Alita właśnie... Właśnie nam to czyści. Okej. Okay. I już jest czysto. Nie udało nam się zdjąć folii, ale obiecujemy, że to będzie w następnym vlogu, tak? No, może się uda. Musimy tylko zamalować nad drzwiami tam, gdzie ostatnio szlifowałem i jak to zrobimy, to na pewno będziemy ściągać folię, bo nie chcę po prostu sobie pozachlapać frontów, żeby nie... No, farbę mam na nosie, no, wiem, no bo to jest... Ci ściągam. To jest nie kapek. Także miłego dzionka. Żegnamy się z wami, czekajcie na kolejne filmy, bo będzie się dużo działo za niedługo, także oczekujcie i bądźcie z nami. I trzymajcie kciuki, że w końcu zdejmiemy tą niebieską folię z kuchni kiedyś. My też się nie możemy doczekać. Żegnamy się. Pa! I'm trying it.